Jesteśmy zadowoleni, bo przyjechaliśmy tutaj, wiesz, to się udało. Było to bardzo trudne, że rozmawialiśmy na ten temat, także zdawaliśmy sobie sprawę też, wiedząc, że nawet ukrywając zmianę trenera, że gdzieś tam nowy zawodnik doszedł do Atlantasa i też gdzieś tam oficjalnie tego nie podawano, także wiedzieliśmy, że na pewno motywacja przy nowym trenerze jest zupełnie inna i nastawialiśmy na to zespół, że zespół gospodarzy ma bardzo dobre stałe fragmenty gry, że musimy na to być czujni. Udało się to wyeliminować, bramkę zdobyliśmy w 10, tym bardziej chwała zespołowi za to, że potrafili to wygrać. Na pewno trochę problemy mieliśmy z boiskiem, bo trochę bardzo tempa była, ta trawa zatrzymywała się, trudno było płynnie przejść i w tym ataku pozycyjnym gdzieś to minąć, ale nie mamy doświadczenia w Europie, dlatego tym bardziej chwała tym zawodnikom, że właśnie przełamali to. Zaszczytmy. To przepraszam. Jeszcze raz? Że jestem bardzo zadowolona. Dlatego też to bardziej na wyjeździe, które to właśnie bazowe jest bardzo ważne, bo jak się patrzy na wyniki, które są teraz nawet w tej lidze europejskiej, to praktycznie wszystkie zespoły rywalizują. Jedna bramka decyduje o tym, czy ktoś wygra, czy przed. Dla wielu z nas dzisiaj to był debiut w tych rozgrywkach, dlatego na pewno cieszymy się, że pokazaliśmy to, co charakteryzowało nas w poprzednim sezonie, czyli zespół, siłę, którą dysponujemy jako team. I to jest bardzo ważne, że graliśmy do końca, udało się zdobyć tą bramkę mimo ciężkich warunków. Dlatego tak jak Frank powiedział, bardzo solidnie przygotujemy się do tego rewanżu, podchodzimy do tego meczu bardzo poważnie, chcemy awansować. Wiedzieliśmy, że to jest zespół, który się na pewno zmobilizuje na to, w szczególności, że nie 7 meczów nie wygrał, to jest naturalne pole rzeczy, że przy zmianie trenera tam są bardziej skonsolidowani, bo widać było po nich agresywność, że na pewno co ten sędzia pomagał w tym, bo każdy faul to od razu była albo kartka, albo dlatego zdecydowanie po sędzie utrudnił takie sekundy. Jak trener wytłumaczy te dziury w obu środku obrony, które tylko szczęśliwe kolejne mogła nie wykorzystać, wypady jeden na jeden? Kai treneris įvertina tos kelias, kurios buvo vidury stadiono ir viena laimė tik tai yra tai, kad Kruoja nesugebėjo išnaudoti to dalyko ir... Jak się atakuje cały czas, to wiadomo, że jest jakieś ryzyko w ataku i to jest zawsze problem, a wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry, że Benicio, z którym uczymy się utrzymać przy piłce, potrafi wydać, dlatego wiedzieliśmy, że stałe fragmenty gry i kontratak będzie groźny, ale my też mieliśmy swoje sytuacje, żeby otworzyć ten wynik, nie udało się. Najważniejsze, że wygraliśmy 1-0 i to jest bardzo ważne. Czy pan może określić tą bramkę, tą, którą udało się szczelić ostatnie sekundy, czyli jakie te uczucia były? Akurat no, to my w ostatnim czasie ciągle takie mamy uczucia, bo my gdzieś tam ciągle walczymy z przeciwnościami, to ostatni mecz też w ostatnich 4 minutach zdobyliśmy 2 bramki. Wiemy po prostu, że walczymy do końca i to zespół i dla nas jest bardzo istotne, bo w tym trudnym okresie, gdzie tam mieliśmy wakacje, gdzie mieliśmy przerwę, tu była regularnie gra w lidze, teraz miała tylko tydzień przygotowania na mecz, to wytrzymaliśmy bardzo dobrze ten mecz i fizycznie w końcówce już graliśmy praktycznie na jedną bramkę. Wiadomo, że te ostatnie parę minut 10 to trochę to zmieniło, ale też zdobyliśmy bramkę, to jest ważne. Buvo labai sunku simpatikos pastarojo metu, kadangi pas mumis buvo atostogos, buvo pertraukos, o pavyzdžiui, ne taip kaip Kruoja žaidžia visą laiką ir pastarojo metu jie arba žaidė Lietuvos lygoje, dabar turėjo laiką pasirengti šioms rungtynėms. Tačiau džiaugiamės, kad nežiūrint į tai, kad turėjom tas pertraukas, mums pavyko laimėti ir pataikyti. Ar galėtų prisiešyti to dobro čia? Okay. Okay. Pewnie, z przyjemnością. Tylko musi pan bazę. Tak, ale nie wiem, czy będzie. Masz kartkę, zaszedł. Ok, thank you. Za twój zawód. Michał Probierz. Alex.